porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady 96 Nowice, w numer 328, paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady 96 Nowice na rok 2014. W imieniu załącznika do odniesie uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, postąpię do czytania załącznika. Dziękuję. Opinia zarządu pozytywna. Czy przewodniczący chciałby zabrać głos? Nie, dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli bardzo proszę Pan. Ja jeśli mogę, bo mówisz. Nie ma jakby innych okoliczności, aby w tym duchu wyrazić swoje zdanie. Chciałem wyrazić uznanie dla przewodniczącego tej komisji, tak? Za zaangażowanie w tematykę, w prowadzenie komisji, zaproszenie gości. Zasiadam w trzech komisjach. Uważam, że ta komisja rzeczywiście jest prawdą, po prostu zaangażowanie. Przewodniczący Pan ma jakby no, pewnych ograniczeń wynikających z innego wykształcenia i doświadczenia niż materia, którą się zajmuje. Stara się w każdą inicjatywę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady na porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pani Małgosia przeliczy głosy. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 96 przyjęła